Ja chciałabym zacząć od tego, że mamy w Polsce bardzo bogatą tradycję partyzanckich bitew. I to jest jedna z takich gier o życie, jak walczysz na pierwszej linii w lesie, to jest łatwiej. Bo jest jak w prawdziwej walce. Są z dziećmi rodzice między szkołą a pracą szukający zamarzniętych ludzi w lesie. Są licealiści odarci z marzeń, radykalne skrzydło emerytek, są przyrodnicy z puszczy, lokalne baby, są pedałki z Krosna i Antifa z Warszawy. I chuj z bohaterstwem, jak mamy zimny racjonalizm. Od pół roku jesteśmy w lesie, jesteśmy tam, ale jesteśmy razem. Ale o tym, jak ja się czuję, to możemy pogadać przy kawie. Od pół roku dla migrantów trwa horror jednej z granic. A puszcza to teraz taki unikatowy na skalę europejską cmentarz o cechach naturalnych. Tam są drogi dobrze oświetlone, ale wszyscy są zgubieni. W świetle wojskowych latarek bici na zamarzniętej ziemi. I wywożeni. I są wywożeni, po raz setny wywożeni na Białoruś. Katowani przez straż i wojsko, wychani do rzeki z bronią przy skroni, zmuszeni do przejścia ponownie. Przez zasieki. I nie zobaczysz, bo to wszystko jest ukryte w kilometrach, na które zabroniono wchodzić. To jest strefa zamknięta i chuj i koniec. A ludzie i tak przechodzą. I mur ich nie zatrzyma. I nie zatrzyma pragnienia życia bez strachu. Jak próbujesz wyciągnąć ludzi z piekła lasu, to potem nawet nie wiesz, dokąd trafią. Nie wiesz, no dobra, wiesz, do więzienia dla migrantów. I za co? To nie jest przecież zbrodnia, jak uciekasz z kraju biedy i upokorzenia, z kraju, w którym jest wojna i szukasz bezpieczeństwa. To jest prawo człowieka. Azyl. Procedura azylowa w Polsce to żart tak samo słaby, jak mój angielski akcent. Ten system nie istnieje. To bańka ułudy, że jest jakaś pomoc i socjalizacja. To jest wegetacja. Bezradność, braku informacji i w byciu zdanym na funkcjonariuszy brutalnych procedur amoralnych. A kryzys? Kryzys to jest problem z europejskim systemem niechęci do obcych. Na wszystko są pieniądze. To problem z chujowym rządem, a nie z rodzinami, które uciekają od głodu i wojny. Islamscy terroryści, których tak się boją rządzący? Ja mam nadzieję, że jakaś przykładna katolicka dziewczynka z Polski podłoży w Sejmie bombę za całokształt tej zbrodni przeciwko ludzkości. I wiem, że kryzys migracyjny nie zaczął się dzisiaj, mordy. Czas przygotować wydolny system dalszej pomocy. I nie mówię do skurwysynów z rządu i nie mówię do policji, co tam stoi. Mówię do was. Wiem, że możemy więcej niż wszystkie jebane siły zbrojne, niż wodze opancerzone, niż helikoptery bojowe, bo mamy serca i słuchamy uważnie. Bo dajemy realne wsparcie i nie poddajemy się w walce. Dzięki, że jesteście. Które decyduje o tym, czy dany człowiek zostanie uwięziony w ośrodku koncentracyjnym, jest jedynie uznaniowa decyzja systemu o tym, że jest nielegalny. O pozbawieniu wolności decyduje więc pochodzenie. Pokazuje to dobitnie, że jako ludzkość nie uczymy się niczego z naszej strasznej historii. To właśnie podział na ludzi, na obywateli pierwszej i drugiej kategorii, dehumanizacja całych grup społecznych i narodowych, karanie za pochodzenie było podstawą systemową do popełniania największych zbrodni. Obecnie zmuszeni jesteśmy do konfrontacji z rasistowską polityką Polski i Unii Europejskiej, która skazuje na więzienie tysiące ludzi tylko na podstawie ich obywatelstwa. Stop deportation! No mercy! Stop deportation! No mercy! To, co tutaj widzicie, to nie jest nic nowego. Jest to efekt polityki i wiedzy, jaką Unia Europejska pod niebieską flagą z żółtymi gwiazdkami zbiera od lat. Tylko ci ludzie są nowi, tylko nowe cierpienie. Natomiast to, co widzicie, to nie jest nic nowego. I my wszyscy na tym kontynencie żyjemy po tej dobrej stronie muru. Bo nasze paszporty, nasze dokumenty osobiste, nasze miejsce urodzenia daje nam przewagę nad tymi osobami. I te mury, te granice, te obozy koncentracyjne działają w obie strony. Nigdy nie będziecie niewinni. I ja też. Każdy z nas, który pomaga, wróci do ciepłego domu. Natomiast osoby po niewłaściwej stronie muru, po niewłaściwej stronie ściany obozu koncentracyjnego pozostaną same sobie. I jedyne co możemy zrobić, to wyrazić sprzeciw. Sprzeciw akcją, sprzeciw działaniem, sprzeciw mówieniem, sprzeciw obecnością tutaj. I dlatego jebać Frontex, jebać granice, jebać mury. Dziękuję.